Nikiem na imię mam, wiecie, ja jednak tutaj jak słuchałem tych problemów, to tak mi się przypomniało, tak jak tutaj kolega mówił o tych spotkaniach z kolegami, nie? To mi się tak mnie doszło, czy, bo ja jak się z niektórymi spotykam, to najchętniej to bym się, żebym zniknął, nie? Bo się boję takich spotkań, nie? Ale niektórych mam takich, żebym ich po prostu aż przetulił, nie? I ja nie wiem, co jest gorsze dla mnie. Czy nie lepsze jest to, żebym spotykał takich, od których po prostu aż mi no, skóra cierpnie tam na karku, bym ich pokroił, posolił, nie? A wiem po prostu, że nie mogę, bo to jest... Bo mnie ktoś też przebaczył, nie? A drugie, no to właśnie nie wiem, czy to spotykanie tych takich kumpli, z którymi się fajno piło, miło i sympatycznie, czy to też jest dobre, nie? Też nie jest dobre, nie? Także ja wiem, że ja sobie muszę wynaleźć swój własny rytm, nie? Swoje nowe życie, nie? I tak na przykład dzisiaj tutaj z jednym z kolegą z tej grupy mówię, ty na którą ten miting? Mówi, ja nie wiem, bo ja wiecie, przestałem chodzić, mówi na to. Ja mówię, ale co, już wyleczony czy walisz, nie? A on mówi, ja już wyleczony jestem, mówi, mam tam tyle zajęć tego. Ja mówię, bardzo dobrze, bo jak masz jakiś cel, jakieś coś, to po co tu przychodzić i się męczyć, żeby wejść na te schody, tak? Lepiej gdzieś miło i pożytecznie spędzić czas. Ale wiecie, ja mam to do siebie, że ja już na przykład jakieś półtora miesiąca czy miesiąc idę na basen, nie? Jak sobie pomyślę, że muszę klapki zapakować, spodenki, poszukać, gdzie mam okularki, gdzie mam to później jechać na ten basen. Ja w ogóle z domu nawet nie wychodzę. Na samą myśl, ile ja mam wziąć, ile rzeczy wykonać, to mnie już się odechciewa tego basenu, mówię, to ja wsiądę na ten rower i pojadę na ten meeting, no nie? Po co mi tam jakieś tam ten... A na meeting muszę jechać, no bo, jak to się mówi, to jest moje życie, nie? To jest, tutaj po prostu jakoś tak mam, tak jak tutaj z tą modlitwą było czytane, że jeśli się rano pomodlę i poproszę, a co wcale nie proszę, nie? Boże, podaruj mi dzisiaj trzeźwy dzień, ja już się nie modlę o to trzeźwy dzień, bo ja już tyle nie piję, że coś to normalne, ja już tylko dziękuję, tak? A to jest wszystko, jak to się mówi, palcem pisane. Ja już przekonałem się, że nie tylko ja, ale i inni te kolosy padają jak kosmos, po prostu tyle się naoglądałem tych rzeczy, że dzisiaj naprawdę jedyną władzą i jedynym autorytetem, tak jak mówi druga tradycja, jest dla mnie ten miłujący Bóg, którego wcale nieraz w ogóle nie rozumiem. Ale to nie o to chodzi, żebym ja go rozumiał, tylko żebym miał z nim więź, żebym miał tą świadomość, że nie jestem sam po prostu. Że obojętnie gdzie nie jestem, co nie robię, to on jest przy mnie. I tak samo tutaj we wspólnocie. Nikt i nic nie może mi mówić, co ja mam robić, jak mam postępować, ale ja wiem, że on po prostu czuwa. Nie? Tak jak przez wiele lat, tak jak było tutaj napisane, ja się modliłem tylko, Boże, daj to, daj tamto i mu wyznaczałem jakieś kierunki. Tak po prostu po 30 paru latach zrozumiałem, że to jest... Że to ja mam się godzić z jego wolą. Nie? I dzisiaj wiem, że może jego wolą jest taka wola, żebym
Ja po prostu nie jeździł na Mauritius i zwiedzał świat, gdzie jeszcze nie byłem, tylko po prostu dzielił się swoim doświadczeniem i pomagał innym, którym mogę pomóc tylko wtedy, jeśli on ich przygotuje. Nie? Bo ja zobaczyłem, ja nie jestem w stanie pomóc człowiekowi, który tej pomocy nie chce. Nie? Ja mogę bardzo chcieć, ale po prostu nie pomogę, bo ja jestem za cienki. Nie? Natomiast on może wszystko. On naprawdę może wszystko. I ja się przekonałem i dla mnie po tych grubo ponad 30 paru latach w tej wspólnocie jest największym osiągnięciem to jest ta wiara, która nieraz jest dosłownie jak ta taka wątła, jakiś listek taki pojedynczy na wietrze, nie? Nieraz jest tak słaba ta wiara, nie? Taka ostatkiem sił, coś mi się tam udaje, nie? Po prostu widzę swoje słabości, nie? Kiedyś naprawdę myślałem, że jestem taki mocarz, taki ten, nie? Dzisiaj... Ja byłem nawet pewien, że już się nigdy nie napiję, nie? Po 10 latach to ja już... A okazało się, że to życie pisze takie scenariusze i słuchajcie, im dłużej jestem w tej wspólnocie, to słyszę takie rzeczy, że mi włosy dęba stają dosłownie, dęba mi stają, nie? Ja, który mam tyle tych meetingów, że to niektórzy by musieli odsiedzieć 3 lata w więzieniu, żeby się zbliżyć do tego, co ja mam meetingów zaliczonych, nie? 3 lata dzień i noc. Tyle godzin mam odwalonych tych meetingów. Nie? I co to mi coś daje, że ja coś więcej wiem? Nie, absolutnie. Nic więcej nie wiem. Cały czas się uczę. Nie? Cały czas. Tak jak to dzisiaj właśnie kolega powiedział o tych spotkaniach. Nie? Bo ja mówię, dlaczego ja spotykam tych bandziorów? Nie? Ja muszę nieraz się dosłownie schować, nie? Żeby nie było, wiecie, chodź no, podejdź. Bo już sama rozmowa już mnie po prostu nie jest dla mnie niczym dobrym. Nie? Ale znowu co, jak spotkam tych fajnych, to jest dobre? Też nie, no. No bo mi się z nimi świetnie piło. To fajni kumple, dobrzy, nie? I tego. No, i wreszcie mówię, no to o co chodzi? Nie? No właśnie chodzi o to, żeby znaleźć swoje własne ścieżki, tak jak tutaj jest napisane w tym. Nie? A tutaj co do tego fragmentu, co czytał tutaj przyjaciel, to jest podstawowy fragment, który też mi zajął wiele lat życia w tej wspólnocie. Bo tam jest napisane, że otwarty umysł, uczciwość i gotowość i uczestnictwo w meetingu gwarantują mi, że dzisiaj się nie napiję. Nie? Ale ja przychodziłem tak, z zamkniętym umysłem, wcale nie gotowy, wcale nieuczciwy. Odwalałem nieraz godzinę albo dwie i szedłem pić. Nie? A tam jest wyraźnie napisane. Uczciwość, gotowość i otwarty umysł. Czyli po prostu, żeby przyjść z takim przeświadczeniem, że ten meeting może mi pomóc. Nie? A ja przychodziłem tylko po to, żeby wysłuchać parę wypowiedzi i powiedzieć, ten głupi, ten w ogóle, co ja tutaj robię? Kurczę, jestem taki mądry. Nie? I szedłem pić, nie? Bo miałem zamknięty łeb. Zamknięty łeb na jakiekolwiek wypowiedzi, na jakiekolwiek znaki Boga. Nie? Ja miałem jeden cel, pójdę na meeting i po meetingu, jak pójdę pić, to znaczy, że nie ma innego wyjścia po prostu. Ale ja miałem zamknięty łeb. Nic mi tam nie wchodziło. Nic. Bo ja, słuchajcie, na każdą tu jedną wypowiedź, nawet na moją, wy wszyscy możecie powiedzieć, bo to nie tak, to nie tak.
na wszystko jest nie, no nie, tak samo jak są bronie. Są rakiety, to są antyrakiety, nie? Ten jest w tym, to jest. Na wszystko jest i dobre, i złe, i dzień, i noc. Wszystko jest przeciwstawne, nie? I nawet każda wypowiedź, i ja tak robiłem, słuchajcie, ktoś mógł mówić wspaniałe rzeczy, a ja złapałem tyle, że mogłem się kłócić z nim, nie? Że to nieprawda, to bzdety gadasz. Życie to jest nie warto, to w ogóle żyć i tak dalej, nie? Słuchajcie, i mnie to zostało cały czas, nie? Ja już się na tym łapię, ja już o tym mówię, nie? Ja wczoraj taką koleżankę tak po spikerce zaatakowałem. Sam miałem przedwczoraj w Grójcu, na nieznanym terenie, a tutaj w Legionowie zaatakowałem. A pięknie mówiła, nie? Ale mnie, dla mnie za pięknie, nie? To ja zaraz sprawdzę. Taki charakter po prostu. Te moje wady charakteru nie dają o mnie nie dają mi znać, ale wrócę jeszcze do kroku drugiego, ale ten drugi krok to jest podstawą nawet tego, że mogę się tych wad po prostu na jakiś czas nie to pozbyć, tylko je przesunąć, tak jak Felek, mój pierwszy sponsor, mówił. Bo on, Bóg nie usuwa tych wad. Tego, że ja jestem agresywny, że ja byłem złym człowiekiem, on mnie nie wybieli. Mnie wystarczy, że ktoś mnie sprowokuje. Ja tracę panowanie nad sobą. Chociaż mam 66 lat i by mnie taki małolat mógł kopnąć w dupę i powiedzieć, dziadku, gdzie ty się pchasz? Ja nie podaruję. To jest we łbie. To złość, agresja i nie wiem, wariactwo po prostu. Ja dostaję szajby, ja mogę zabić. Mi nie przeszkadza, że ich jest dwóch, trzech. Ja dostanę szał, ja ich załatwię. Ja jestem przekonany. Albo oni się zesrają ze strachu. Nie? Na 100%. To mogę wam dać słowo honoru. Ja to potrafię, ja to robię. 3 dni temu znowu coś takiego zrobiłem. Jest mi tak głupio, no, bo facet z synem był 20-paroletnim, a ja go po prostu no, wystraszyłem. Także całe życie się uczę i tak jak mówię, i tej nauce nie ma końca. Dziękuję bardzo.